dzisiejszy odcinek filmu będzie z Zakopanego. Jestem teraz właśnie w Zakopanem. Zamieszkałem w tej oto willi, park. A tam są moje u góry okna od pokoju. Wziąłem pokój na samej górze, żeby mieć piękny widok. A na co to później powiem. No i to będzie taka krótka relacja marynarza z Zakopanego. Nad morzem już zwiedziłem wszystkie miejscowości. Byłem na Mazurach, ale marzyłem, żeby być w Zakopanem. I moje marzenie się spełniło. Teraz wchodzimy do środka. Oczywiście budynek jest sklimatyzowany po wejściu do... Czujemy już klimatyzację. Tymi schodami wchodzimy do pomieszczeń. A tu na dole jest jadalnia. Mam pokój z widokiem na Giewont. To nie w tym kierunku akurat. Tutaj w prawo troszeczkę. I zaraz przybliżę. Udaję się na śniadanie. Zobaczymy, co to będzie dzisiaj. A już zapachy dochodzą z kuchni. Jadalnia znajduje się na samym dole. Stół szwedzki, czyli w niektórych może pensjonatach czy domach czasowych podają standard. Śniadanie tutaj każdy może sobie sam nałożyć, co by chciał zjeść na dzisiejsze śniadanie. Sami widzicie, że jednak dużo tego jest tu wystawione w termosach. Ciepła kawa i herbata. A nawet jeżeli ktoś ma życzenie zjeść jajecznicę na boczku, nie ma problemu. Od ręki jest ona smażona i podawana. Oczywiście nie może zabraknąć ulubionych moich parówek statkowych. Adam je serwuje na statku, jak jestem. Tutaj wynajmuje się pokoje razem ze śniadaniem. Obiadów nie ma, jest bliziutko na Krupówki. A tam już jest masa knajp, restauracji, pubów, także nie ma problemu z posiłkami. A tak wygląda mój pokój. Tu po prawej jest łazienka. Duża. Wygodna kabina. Jesteśmy w pensjonacie Villa Park w Zakopanem. Nie za duży, nie za mały. Można się swobodnie poruszać. Jest telewizor.
czajnik, mała lodówka, także nie trzeba z sobą przywozić lodówek. I ja nie widziałem, zabrałem ze sobą na piwo taką oto lodówkę samochodową, zawsze trochę słodzi. Miła obsługa, widok z okna miałem na szczyt Giewont. A dzisiaj wyjeżdżam już. Spędziłem bardzo miło 4 dni, pogoda dopisała. Nie wszystko, co zaplanowałem, zwiedziłem. Myślę, że jeszcze odwiedzę Zakopane i dokończę swoją wędrówkę niektórymi szlakami.